Dobrze, zaczniemy. Nawiązując do parszy, temat, z czego, tak, z czego składa się człowiek? Bo współcześnie funkcjonuje taki nadmienie, gdzie on tutaj jest, platoński pogląd. Zacytuję na przykład grecki filozof Platon przytacza następujące słowa Sokratesa. Jeżeli się dusza oderwie czysta i żądna i żadna cząstka ciała się z nią nie wlecze, dziedzinę podobną do niej odchodzi, bezpostaciową, boską, nieśmiertelną i rozumną, dokąd przyjdzie i będzie szczęśliwa. Skończy błędną wędrówkę i wyzbędzie się bezmyślności i obaw i innych nieszczęść ludzkich, naprawdę resztę czasu między bogami spędzi. To jest w skrócie ten pogląd platoński, grecki, filozoficzny, który przenika do, nawet do tłumaczy tekstów biblijnych, dlatego jak ktoś mówi, że jest biblijnie wierzącym, no to dla mnie to jest samo w sobie błędne określenie, bo jeżeli tam jest filozofia grecka, no to on, ten biblijnie wierzący, wierzy jak filozofowie greccy. Dla mnie to jest określenie bardzo błędne. Też ostatnio słyszałem określenie biblijne święta. Jak się zastanowimy, to jest bardzo błędne określenie, bo to nie są biblijne święta, to są książka wymyśliła święta, nadała święta. Nie, to są święta najwyższego Stwórcy, które są zapisane w Biblii. Ten skrót myślowy robi nonsens, bo robi z Biblii bóstwo. Tak się zastanawiałam nad tym, bo wcześniej rozmawialiśmy. No to powiem wam, że jak się komuś coś mówi na temat, na przykład no ja w pracy, bo inaczej obchodzę święta, i to jest jednak różnica, jak się powie, bo jak powiesz Boże święta, a biblijne święta, to jest różnica, bo jak powiesz święta, które Bóg ustanowił, no to człowiek normalnie funkcjonujący to powinien na chwilę się wstrzymać w zamarciu takim i zastanowić. Natomiast biblijne święta to jest takie określenie, no przecież jest tyle denominacji różnych, dla których jakby Biblia jest podstawą i każdy sobie wyczytuje inne kwestie z tej Biblii. Sola Scriptura. No, że to już nie ma takiego, takiej wagi, takiego drżenia przed tym. Bo jeżeli Bóg ustanowił święta, a my, do nas dociera, że są święta, które sam Bóg ustanowił, a nie człowiek, i my ich nie zachowujemy, no to tu się powinien nam włączyć rozsądek i bojaźń Boża od razu. Mhm. Dla człowieka, który normalnie funkcjonuje. No tak, i no ja używam na przykład zwrotu biblijne święta z dosyć oczywistej sprawy, bo jeżeli z oczywistego powodu, jeżeli wam powiem o Bożych świętach, to wszyscy rozumiemy tak samo. No tutaj ale powiem tak, jakiemuś człowiekowi na ulicy, to już nie. Że obchodzę Boże święta. On powie, to świetnie, ja jestem katolikiem, też obchodzę Boże święta. Mhm. Trzeci usłyszy naszą rozmowę. Panowie, no wspaniale, że was spotkałem. Ja jestem muzułmaninem, obchodzę Boże święta. Tylko, że każdy tak, będzie. Tak, tak. Trzeba, no bo, czyli dalej trzeba uszczegółowić, że Boże bo ja nie święty, mówię, tak, że każdy katolik doskonale wie, że to są święta bałuchwalcze pogańskie i perfidnie ich przestrzega, tylko wielu uważa, że to są święta no, Boże. No, i nie ma co się dziwić. No. Są w błędzie, no, ale to nie zmienia faktu, że no uważają właśnie, za Boże. Trzeba by się było zastanowić, jak szybko, w krótkim określeniu uszczegółowić, tak? Tak, tylko z tym biblijne święta jest niebezpieczeństwo, bo na przykład Biblia Gdańska mówi tak, i to jest biblijne święto. W
tym znaczeniu tego określenia. A rodzice jego chadzali na każdy rok do Jeruzalem na święto wielkanocne. No tak. No to i mamy biblijne święto. Bo to nie jest Boże Stwórcy święto, ta nazwa wielkanocna. Koryntian, 1 Koryntian 5,8, obchodzimy zatem święta wielkanocne bez starego kwasu. Czy Biblia Warszawska, 2 rozdział dziejów apostolskich, że w Dzień Zielonych Świątek zebrali się wszyscy? No i właśnie z tym jest to niebezpieczeństwo, biblijne święta, to określenie. Bo to odwołujemy się do książki, do spisanego tekstu na papierze, złożonego, zszytego czy zrolowanego, już to już nieistotne jest, do książki, że to książka nadała to. Oczywiście my wiemy, ale w kręgach ludzi, którzy już głęboko znają różne rzeczy, no, takie określenia dziwnie brzmią. Można powiedzieć, że obchodzę święta, które obchodził, no już mówiąc, powiedzmy, językiem bardziej zrozumiałym, Jezus i pierwsi chrześcijanie. No, Jeszua. No bo jak powiem Jeszua, to każdy zapyta, kto to taki, to jakiś polityk czy sportowiec? Jeszua zwany Jezusem. Tak, dlatego takiemu powiem Jezus. Dobrze, ale odbiegamy trochę od tematu. To platońskie różne rzeczy się wkradają i tłumacze zaczęli używać tych zwrotów czy słów w greckim języku, czy nawet Septuaginta tłumaczona, używając greckich określeń, które funkcjonowały, które za sobą niosły jakiś przekaz też. Dlatego już w tym momencie zaczęło się wkradać te różne pogańskie dogmaty do samych tekstów. I dzisiaj, sięgając nawet do słowników, do jakichś skorowidzów, to się ciągnie nadal, ten błąd. Bo on już powstał w momencie tłumaczenia hebrajskiego tekstu na grecki. Nie mówię we wszystkich, ale tu chociażby w temacie, z czego składa się człowiek i czy jest życie po śmierci, czy dusza jest nieśmiertelna i tak dalej. Czytajmy sobie, bo tutaj wszyscy ci, którzy interpretują różne teksty w tak zwanym Nowym Testamencie, interpretują te teksty z tamtego punktu wyjścia. Natomiast pomijają, gdzie jest początek. Początek, tak jak jest powiedziane, jest na początku. Tam, gdzie jest początek, czyli tam, gdzie Bóg stwarza człowieka. I przeczytajmy sobie Rodzaju 2:7. Bo to jest podstawa, pierwsza rzecz, to Stwórca robi, Stwórca tu określa, tu są właściwe określenia, ale w hebrajskim języku, bo już tłumaczę, zaraz wam pokażę, jak tłumacze próbują kombinować, jak zbudowany jest człowiek. W przekładzie poznańskim czytamy tak: i ukształtował Jahwe Bóg człowieka, proch z roli, i tchnął w jego nozdrza oddech życia, i tak stał się człowiek istotą żywą. Przeczytamy na początek kilka tłumaczeń. Wójka, ten sam werset. Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemię i natchnął w oblicze jego dech żywota, i stał się człowiek w duszę żywiącą. Tora Pardes. I Bóg nadał kształt człowiekowi, ukształtował go z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza duszę życia, i człowiek stał się mówiącą istotą. Świadkowe pierwsze wydanie. I Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się duszą żyjącą. Jeszcze jeden przykład Budnego. A że stworzył Jehowa Bóg człowieka z prochu ziemię i wetchnął w oblicze jego dychanie żywota, i był człowiek duszą żywą. Przeczytałem tych kilka wersji w różnych tłumaczeniach i w zasadzie jeden
z tych tutaj cytowanych, chociaż może nawet dwa. Dwa z cytowanych tutaj przekładów oddaje właściwie sens hebrajskiego tekstu, który tam jest. Czyli wujka, czyli dech żywota Stwórca wprowadził do tego ciała człowieka, tego ciała wziętego z ziemi, i człowiek stał się duszą, duszę żywiącą, jak to oni tutaj, bo to staropolski język, wujka, 1599. No i Świadkowa. Tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się duszą żyjącą. Inne kombinują lub wręcz zacierają. Tutaj wspomnę o tym przekładzie Pardes żydowskiego. Dlaczego przetłumaczyli na mówiącą istotę? Bo trzeba też wiedzieć, że w judaizmie współczesnym też funkcjonuje pogląd duszy nieśmiertelnej. Dlatego jest taki zwrot. Czyli tak w prostych słowach można powiedzieć, że doktryna wpływa na tłumaczenie tekstu. Może ja tak przerwę, ale to jest myślę ważne. W przekładzie Pecharicza, czyli ten, o którym wspomniałeś, żydowski, jest faktycznie mówiącą istotą, ale w przepisach według Targum Onkelos, czyli to jest według opracowania, a dalej dosłownie komentarz, dosłownie żyjącą istotą. Tym określeniem Nefesh Chaya nazywane są też zwierzęta. Ale to widzimy, to powinno być określenie właściwe użyte, natomiast przypis powinien, że to można rozumieć jako istotę żyjącą podobną do zwierząt. Powinno być odwrotnie. Dlatego tłumacze próbują nam ukryć pewien sens prawidłowy, że powinniśmy znać przede wszystkim właściwe określenie, a później sobie to tłumaczyć. A nie, że tłumaczenie jest wciśnięte w tekst, a odnośnik jest do rzeczywistości, a ten odnośnik do rzeczywistości to bardzo rzadko kto czyta. I zostaje tylko ten nagłówek w głowie, że człowiek to jest istota żywa. Że tak w Biblii jest powiedziane i teraz biblijnie ja nauczam, że człowiek to jest tylko istota żywa i wyciąga jakieś inne fragmenty, gdzie tam dusza sobie poszła na łona Abrahama i tak dalej, bo do tego też dojdziemy. Bo tu w zasadzie to było podstawą tego dzisiejszego tematu, jak z tej opowieści o Łazarzu, tym biednym i bogaczu, wytworzono dogmat nieśmiertelnej duszy. Pomijając tu, gdzie Stwórca, Bóg Ojciec, mówi w słowach hebrajskich, z czego składa się człowiek. Jest tu prosta matematyka. Jest tu ciało, dodać dech życia, równa się dusza żyjąca. W hebrajskich słowach, czyli neshema, jako oddanie, jako dech, tchnienie, tu jest też słowo ruach, ale ono ma bardziej ograniczone znaczenie. I tutaj właśnie to, co mówiłem, Septuaginta. Te oba określenia, neshema i ruach, tłumaczy na pnoe, czy pneuma, na greckie pneuma, pnoe. Oba te określenia hebrajskie. Co jest tłumaczone na duch. I tu już w tym momencie jest ograbienie tego neshema, gdzie jest użyte w tym dziele stwórczym człowieka, gdzie jest dech, tchnienie w ciało i staje się człowiek nefesh, co znaczy duszą. I nawet w tych źle tłumaczonych przekładach znajdziemy miejsca, gdzie to słowo jest prawidłowo tłumaczone i się zastanawiam, dlaczego w tym akurat miejscu prawidłowo tłumaczą, czyli ten nefesh, że dusza jest tą czymś żyjącym, funkcjonującym tutaj na tym świecie, na tej ziemi.
I sobie doszedłem do wniosku, no bo prawdopodobnie oni to traktują jako alegorię. Dlatego sobie przetłumaczyli prawidłowo. Bo tam, gdzie jest to dosłownie, tak jak tutaj przy stwarzaniu, to im to nie pasuje. Bo taki mają dogmat duszy nieśmiertelnej, że dusza to jest coś nieśmiertelnego, żyjącego poza ciałem, no i z tego wynika cały ten dogmat. On się wziął, tak jak powiedziałem, z platońskiej filozofii, z tych czasów, gdzie duszę tak postrzegano jako coś nieśmiertelnego, coś bez ciała, wiecznie szczęśliwą na łonie bogów. Tak w skrócie mówiąc. Jak ktoś dla informatyków, taki przykład, jak mamy hardware, czyli sprzęt, czyli fizyczne urządzenie, komputer, to jeżeli nie będzie oprogramowania, software w tym komputerze, to będzie tylko skrzynka metalowa. I taka anegdota tutaj mi się nasuwa, czasy IBM-a i Billa Gatesa, to on jak poszedł do IBM-a, to mówi, no ale bez oprogramowania macie tylko żelazną skrzynkę, która nic nie potrafi zrobić. I ma rację, ale to dokładnie odzwierciedla, w jaki sposób jest człowiek zbudowany. Czy jest ten hardware, czyli ten proch ziemi, ciało, materia, i jest software, czyli oprogramowanie, ten duch, który Bóg wpuszcza, tak, tchnienie w człowieka, czyli ten software wgrywamy, zobaczmy, ten sam mechanizm, wgrywamy do hardware'u, wkładamy do niego poprzez różne przewody, nośniki, do niego wprowadzamy. I co? Komputer ożywa. A jeżeli to będzie robot, to jest to samo, tylko w innej formie komputer. Jest hardware, czyli to ciało z różnych siłowników, kabelków, czujników i tak dalej. I bez software'u czy oprogramowania to jest tylko kawałek metalu, czy tam jakiegoś tworzywa. Nic nie robi. Dopiero jak wprowadzimy software, dech życia, zaczyna ten robot zgodnie z tym tchem życia, tym oprogramowaniem, zaczyna funkcjonować. Myślę, do dzisiejszego tematu i do tego, co ty mówisz, to by ta ilustracja z tym robotem pasowała, gdzie siedzi sobie taki myślący, taki człowiek, android, taki człowiek na kształt ciała człowieka, tak siedzi sobie, myśli i ja nie zostałem stworzony. Ja ewoluowałem z odkurzacza. No to w innym kontekście. Ja chciałem pokazać, jak człowiek jest stworzony. To jest bardzo proste do zrozumienia. I co ciekawe, jeżeli poszukamy, tu zacytuję kilka rzeczy, kilka fragmentów, jest to zgodne z sensem, gdzie w wielu miejscach jest to opisane. Ale trzeba powiedzieć tutaj jeszcze w tym miejscu, zaznaczyć, że komuś zależy na tym, żeby tak nie było. Komu? Przeczytajmy sobie rodzaju 2.17. Ale z drzewa, które dają wiedzę o dobru i złu, jeśli nie będziesz, gdybyś z niego zjadł, czeka cię pewna śmierć. To Stwórca wypowiada, tak? Że jak zjesz, to czeka cię śmierć. Alegoryczna śmierć? Rodzaju 3.4. Przeciwnik mówi do kobiety: na pewno nie pomrzecie. Stwórca, Bóg Ojciec, mówi, że czeka cię śmierć. Przeciwnik: na pewno nie pomrzecie. Widzimy, jak zmienia słowa, i na tym powiedzeniu przeciwnika jest zbudowana cała ta doktryna. Reinkarnacja, wcielanie, preegzystencja, różne formy, bo to na tym jest oparte. Wszystkie te formy, predestynacja, wszystkie te formy filozoficzne są na tym oparte. Na pewno nie pomrzecie. Różne formy, różne odcienie tego wszystkiego.
na słowach przeciwnika, że jest jakieś życie, które reinkarnuje, powtarza się lub przychodzi na ziemię i tak dalej. Czy umiera, idzie do piekła lub do nieba, do czyśćca. Różne są formy tego. Trzeba zadać sobie w tym miejscu pytanie zasadnicze, bo jesteśmy w Edenie, na początku. Bóg wypowiada, że czekacie śmierć. I trzeba zadać sobie pytanie, czy za to nieposłuszeństwo, to była ta śmierć, to była nagrodą czy karą? Proste pytanie, bez filozofii. Czy to jest kara czy nagroda? Co to miało być? Za zjedzenie miała być nagroda? Za nieposłuszeństwo? Ta śmierć, czyli żeś umrze i pójdzie za światy jakieś, później ktoś złoży datek, nam, jak to się to nazywa to w katolicyzmie? Odpust. Że odpust, tak, i pójdzie do nieba sobie. Zobaczmy, jak się robi te bypassy obejścia słów Najwyższego Ojca. Przeczytamy sobie tutaj wiele fragmentów, żeby to jasno zrozumieć, bo później przychodzi właśnie taki fragment jak Łazarz, gdzie idzie tam na łono Abrahama, Jeszua to opowiada i z tego opowiadania ja słucham i po prostu uszą swoje nie wierzę, że jest wyciągana doktryna o nieśmiertelności duszy, że Jeszua jako Bóg wcielony naucza, że jest życie po śmierci z tego fragmentu, pomijając to, co tu Stwórca mówi na samym początku, to co? Jest takie nauczanie, tak jak w islamie, że te nowe objawienia są ważniejsze od tych starych? Czy to, co Bóg, Stwórca mówi, jest spójne przez cały okres czasu? Bo ja wyczytuję, że jego prawa są wypróbowane ponad czasem, zawsze, niezmienne. Czy w tamtym czasie, czy w późniejszym, czy w innym. To jest zupełnie inna nauka niż to, co w islamie funkcjonuje. Bóg jest niezmienny. Jego prawa są niezmienne. To, co on wypowiada, jest ponadczasowe. Wypowiada sedno i to się nie zmienia. Zmienia formę z fizycznej na duchową, ale znaczenie jest to samo. Funkcja zostaje zachowana. Zobaczmy, Rzymian 5:12. W zasadzie do 15 wersetu. Czytamy tam tak, przykład poznański. A jak przez jednego człowieka pojawił się na świecie grzech, wskutek zaś grzechu co? No śmierć, bo to jest śmierć, jest karą, konsekwencją grzechu. To nie jest nagroda lub jakaś drzwi do alternatyw. I w ten sposób śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeszcze bowiem przed prawem grzech istniał na świecie, lecz nie liczy się jednak grzechu tym, którzy nie są pod panowaniem prawa. Ten werset jest bardzo źle przetłumaczony, może wrócimy na chwilę do niego. 14. A przecież śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza również nad tymi, którzy nie zgrzeszyli takim wykroczeniem, jakie popełnił Adam, który jest zapowiedzią tego, co miał przyjść. Lecz z przestępstwem nie jest tak jak z darem. Jeżeli bowiem wskutek przestępstwa jednego człowieka wielu ludzi umarło, to łaskawość Boga i dar udzielony dzięki tej łaskawości przez jednego człowieka, Jehoszuę Hamaszijach, tym obficiej spłynęły na wielu ludzi. Widzimy, że to jest śmierć jest karą. Dopiero odwróceniem tego jest pójście w darze, w łasce, uznanie Jehoszuę Hamaszijach jako ten, który odkupuje, wyzwala z tego. Nie jakieś czyśćce, jakieś inne rzeczy, odrodzenie się w innym ciele czy w innej postaci, bo jak grzeszył, tak, to się tam z człowieka następnie odradza w jakiś robaczek i później znowu jakaś reinkarnacja w nieskończoność. To Szaweł, Paweł pisze, ten, który zna hebrajski, bardzo dokładnie pisze w tym. Ezechiela sobie przeczytajmy. 18 rozdział od 1 do 4.
I tutaj już zobaczymy jak, bo tutaj też znowu przeczytamy jeden werset z innego przekładu, ale ja tu chcę 18:1-4. Zobaczymy jak to jest ukrywane. Jahwe skierował do mnie te słowa. Tylko od pierwszego czytam, bo tu jest Jahwe skierował do mnie te słowa. To nie są słowa Ezechiela. To nie jest interpretacja Ezechiela. To nie jest interpretacja pastora, księdza, nauczyciela jakiegoś, tylko to mówi sam Najwyższy. Stwórca, ten, który stworzył człowieka i wie, jak go stworzył, i wie, czym on jest. Że on jest duszą. Cały, żyjący. Ciało i duch, który dał, który ożył. Drugi werset. Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść? Przekład, tu mam 1000 latkę 2. Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpiały synom. Ścierpły synom. To tylko tekst jest, ale chodzi mi o ten czwarty werset. Na moje życie wyrocznia Jahwe Pana. To tylko wprowadzenie, że to Bóg mówi, nie Ezechiel. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje. Tak osoba ojca, tak osoba syna są moje. Umrze tylko osoba, która zgrzeszyła. To przekład 1000 latki. Umrze osoba, która zgrzeszyła. A teraz wracamy do prawidłowego tłumaczenia. Na przykład Nowa Biblia Gdańska, w tym miejscu zaznaczam, bo Nowa Biblia Gdańska też szafuje tym określeniem. Oto wszystkie dusze, one są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna. Widzimy? Osoba, a tu dusza. Moje, a dusza, która zgrzeszy, ta zginie. Zginie. Czy rozumiemy określenie zginie, umrze, nie będzie istnieć? To określenie to oznacza unicestwienie. Tak dusza ojca, jak dusza syna, to jest mowa o ludziach, którzy żyją. Jeżeli nie słuchają słów, dopiero te dusze umrą. Czyli te osoby, jednostki, ludzie, którzy żyją. Tu jest ten fragment, gdzie, bo wcześniej jest mowa o pewnej zbiorowości, odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast tutaj, dlatego też to czytam, bo tutaj Bóg mówi, że każdą jedną osobę będzie odpowiedzialna za siebie. Oczywiście król jest w pewnym sensie odpowiedzialny za naród. Ojciec, głowa rodziny jest w pewnym sensie odpowiedzialny też także za rodzinę. Ale przede wszystkim każdy jest odpowiedzialny za siebie. Pierwszy werset. Jahwe skierował do mnie te słowa. To Bóg Najwyższy mówi. I jeżeli znajdziemy, i tutaj oddaję chwałę przekładowi świadków, bo oni w tej dziedzinie akurat tłumaczą prawidłowo te określenia, które występują w hebrajskim tekście. Psalm 78, werset 50, świadkowy przekład. Zobaczmy, wszędzie jest w oryginale, że dusza umiera, od śmierci wybawiona jest, albo coś w tym rodzaju. Czytamy tutaj Psalm 78, werset 50, przekład świadkowy. Przygotował ścieżkę swoim gniewowi, nie powstrzymał ich duszy od śmierci, a ich życie wydał zarazie. Niestety w drugim wydaniu już jest osoba czy istota, ale w przypisie dosłownie dusza. No to muszę zwrócić do pierwszego przekładu, oddaję im chwałę. Tak, tak. Bo to powinno być odwrotnie. Powinno być w przypisie, że to może dotyczyć, że to dotyczy osoby. No słusznie, tak. Widzimy tą różnicę. Nie w tym kierunku droga. Droga jest jednokierunkowa, a oni pod prąd idą. Izajasza. Tutaj chcę przeczytać ten fragment Izajasza, dosyć długi, bo też tutaj w kontekście naszego Wybawiciela jest, Jehoszuły, Hamaszijach. Izajasza 53 rozdział, proroczy fragment, ale tu też jest poruszona jedna rzecz w naszym dzisiejszym temacie. Od 1 do 12, 12 będzie tym wersetem, o który mi chodzi, ale chciałem to przeczytać dzisiaj szerzej. Przekład świadkowy i czytamy tak.
kto uwierzył w to, cośmy usłyszeli i komu zostało objawione ramię Jahwe i wyrośnie przed jego obliczem jak gałązka, jak korzeń bezwodnej krainy. Nie odznacza się okazałą postacią ani wspaniałością, a gdy go zobaczymy, nie będzie miał takiego wyglądu, żebyśmy go pożądali. Tu taka dygresja, te obrazy, różne ekranizacje, blondyn, niebieskooki, aryjska postawa. To sobie tutaj przeczytajmy, jak wyglądał nasz Wybawiciel. Trzeci werset. Był wzgardzony i unikany przez ludzi, mąż mający zaznać boleści i poznać, co to choroba. I było tak, jak gdyby ktoś zakrywał przed nami twarz. Był wzgardzony i uważaliśmy go za nic. Za prawdę, on dźwigał nasze choroby i nosił nasze boleści. A myśmy go poczytywali za utrapionego, ugodzonego przez Boga i udręczonego. Lecz jego przebijano za nasz występek, miażdżono za nasze przewinienia. Spadła na niego kara mająca przynieść nam pokój i dzięki jego ranom zgotowano nam uzdrowienie. Wszyscy błąkaliśmy się jak owce, każdy z nas szedł na własną drogę, a Jahwe sprawił, że jego dotknęło przewinienie nas wszystkich. Był wielce uciśniony i pozwalał się dręczyć, lecz nie otwierał swoich ust. Prowadzono go jak owcę na rzeź i tak jak owca, która oniemiała przed swymi postrzygaczami, on też nie otwierał swych ust. Tutaj też mała dygresja. Jeszua jest jako barankiem, który jest prowadzony na rzeź, ale w tym znaczeniu poddał się woli Stwórcy. Nie jest barankiem stricte jako ofiarą za grzech. Baranek paschalny nie był ofiarą za grzech. W tym znaczeniu on jest jako baranek, że był prowadzony jak na rzeź. Tak, że on posłusznie to wykonał. Zabrano go z powodu ograniczeń sądu, a kto się będzie zajmował szczegółami jego pokolenia? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Otrzymał cios za występek mego ludu. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Z krainy żyjących go wyrwano. A ten da mu grobowiec wśród niegodziców i wśród bogaczy, gdy on poniesie śmierć. Chociaż gwałtu się nie dopuścił, a w jego ustach nie było podstępu. Lecz Jahwe spodobało się go zmiażdżyć, przyprawić go o chorobę, jeżeli dasz jego duszę jako dar ofiarny za przewinienie. To ujrzy on swe potomstwo, przedłuży swe dni i w jego ręce powiedzie się to, w czym Jahwe ma upodobanie. Za strapienie swej duszy zobaczy, nasyci się. Dzięki swej wiedzy ten prawy sługa mój udostępni wielu ludziom stan prawości. Ich przewinienia sam poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielu i z mocarzami będzie dzielił łup, ponieważ wylał na śmierć swą duszę i do występnych został zaliczony. I on poniósł grzech wielu ludzi i zaczął się umować za występnymi. To jest proroczy fragment o naszym Wybawicielu, który się wypełni dokładnie. I tu jest w tym przekładzie prawidłowo przetłumaczony ten zwrot, że Jeszua, mając duszę, dał jako ofiarę za przewinienie. Duszę jako swoje ciało. Wiemy z innych miejsc, że ciało wydał za nasze grzechy. Że wydał na śmierć swą duszę. Trzy dni był w grobie. Jeżeli dusza po śmierci gdzieś wędruje, no to gdzie był? Nie mamy opisu, gdzie tam sobie wędrował jako Bóg, jeżeli trzy dni, bo to mogło wynikać z takiego przekonania wtedy panującego w Izraelu, że dopiero po trzech dniach jakby uznawali, nie wiem jak to wyjaśnić, czy dobrze powiem, uznawali, że ktoś naprawdę umarł. Mhm. Tak, ale tu chodzi nam, bo przykład Jeszua, tak? Spójrzmy na ten fragment w dogmacie duszy nieśmiertelnej i że jest Bogiem wcielonym. No to jak
dał duszę na ofiarę. Jak duszę na śmierć? Śmierć jest karą, taką niebytem. Śmiercią umrzesz. Natomiast w tych dogmatach duszy nieśmiertelnej, czy bóstwa Syna Bożego, to ten tekst jest w ogóle niezrozumiały. Natomiast jeżeli to, co czytałem w Edenie, że z tych składowych składa się człowiek i duszą jest to ciało, które jest żywe, siłą życiową od Boga żyjące, to widzimy, że wtedy ta dusza może być na ofiarę dana, to życie. I mamy to w innych miejscach powiedziane w takim znaczeniu. Zgadza się w tym, co z Izajasza czytamy, ale w tym znaczeniu. Wylał na śmierć swą duszę. Czyli dusza może umrzeć. Widzimy to, dusza umiera. A dogmat, ten co przeciwnik Stwórcy mówi, na pewno nie umrzecie. Czyli dusza umiera, a przeciwnik mówi, no nie umiera. Dusza jest nieśmiertelna. Dusza wędruje, dusza przeistacza się. Zauważamy tą różnicę? Dusza umiera, a przeciwnik mówi, nie umiera. Kogo dogmat powielasz? Stwórcy, który mówi, że dusza umiera, czy przeciwnika, który mówi, dusza nie umiera? Komu wierzysz? Komu ufasz? Mateusza 5:25, to jest świadkowy przekład. Tak jak powiedziałem, no, on tutaj konsekwentnie akurat w tym pierwszym wydaniu się trzyma właściwego tłumaczenia. Dlatego wam mówię, przestańcie się zamartwiać o swoje dusze, jeśli chodzi o to, co będziecie jeść. Mateusza 5:25? Tak, 6:25. To może ja źle powiedziałem, 6:25. Dlatego wam mówię, przestańcie się zamartwiać o swe dusze, jeśli chodzi o to, co będziecie jeść lub co będziecie pić, albo o swe ciała, jeśli chodzi o to, co się będziecie ubierać. Czyż dusza nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż odzież? Ktoś może powiedzieć, ale tu już ciało jest czymś innym niż ta dusza. Tak możesz odnieść wrażenie. Natomiast ja chcę zauważyć, że tutaj już, chociaż pierwotnie Ewangelia Mateusza po hebrajsku była, ale tu już mamy greckie słowa tłumaczone na polski język. Zauważmy, że już tu w greczyźnie, bo tam czytałem Izajasza, to już w greckich tekstach zaczyna być to pomału propagowane, a później to nasilane przez różnych tłumaczy. Przeczytajmy sobie tekst hebrajski, czysty. Tekst hebrajski. Myśl czystą hebrajską. Kaznodziei 9 rozdział 10 werset. Każdą pracę, jaką napotka twa ręka, wykonaj według sił swoich, bowiem w Szeolu, do którego zdążasz, nie ma już działania, ani myślenia, ani poznania, ani mądrości. Szeol, śmierć. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Nie ma działania, nie ma myślenia, ani poznania, ani mądrości. Żeby nie być, że to jest jeden fragment. Psalm 115. Bo ktoś może powiedzieć, a to Salomon zbuntowany może już był i takie głupoty pisze. No to Psalm 115 czytamy. Bojący się Jahwe, w Jahwe pokładają ufność, on ich obroną i tarczą. Czytam od 11 wersetu, żeby pokazać, że kto jest ten, który ufa Jahwe. Jahwe o nas pamięta i błogosławi nam, błogosławi domowi Izraela, błogosławi domowi Aarona, błogosławi tym, którzy boją się Jahwe, zarówno małym, jak i wielkim. Niech was Jahwe rozmnoży. Tu mamy błogosławieństwo. Niech nas Jahwe rozmnoży, was i dzieci wasze. Bądźcie błogosławieni przez Jahwe, który stworzył niebo i ziemię. Niebo do Jahwe należy. Do kogo niebo należy?
do Jahwe. Ziemię dał on synom Adama. Przekład poznański. Nie umarli wysławiają Jahwe ani nikt w tym z tych, co wstępują do krainy milczenia. Ale my będziemy błogosławić Jahwe odtąd i powietrz wszystkie wieki. Ci ufają Jahwe, bo Jahwe mówi, że on niebo stworzył dla siebie, ziemię dla ludzi, a umarli umierają. To jest kara. Nie wysławia nikt Boga tam, gdzie wstępują do krainy milczenia. Dołóżmy do tego psalmu, psalm 146 od pierwszego wersetu. Halleluja! Wychwalaj Jahwe, duszo moja. To ktoś umarły pisze? Jako medium komuś przekazał i ten zapisał? Czy to psalmista o sobie pisze? Halleluja! Wysławia, wychwalaj Jahwe, duszo moja. Pragnę wychwalać Jahwe, jak długo żyć będę. Śpiewać memu Bogu, dopóki będę istniał. Nie pokładajcie waszej ufności w książętach i w synu człowieczym, który ocalić nie zdoła, bo kiedy odda ducha, zobaczmy, kiedy odda ducha, to jest prawidłowe to określenie, wróci do swojej ziemi, w tym dniu zginą jego zamiary. Dusza przestanie istnieć. Ciało się rozłoży i duch wraca do Stwórcy, oddaje ducha, tchnienie i dusza umiera, czyli człowiek, czyli osoba. Jeżeli rozumiemy to określenie, to ja nie mam nic przeciwko, żeby była ta osoba, ale wiele zaczyna być różnych doktryn wyciąganych z tego określenia. Dlatego w dzisiejszych czasach twierdzę, że trzeba włożyć w tekst prawidłowe określenia, a dopiero w przypisach pisać sobie, że to dotyczy osoby, ta dusza, że to jest osoba, która żyje. W tym kierunku pójść. I to, co dzisiaj mieliśmy, dzień Szawłot, dzień 50, pięćdziesiątnica, czyli Dzieje Apostolskie 2:41. Też dwa przykłady sobie przeczytamy. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 41 werset. Bo tam oni po napełnieniu Ducha Świętego wyszli i Ewangelię przekazywali o Mesjaszu. I słuchający są ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni, zanurzeni, a liczba ich w tym dniu, przekład poznański, wzrosła do 3000 osób. Poznański, a Biblia na przykład 1000-latka dwójka, już przeczytam tutaj drugą część, i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. A ktoś może powiedzieć, no ale tu jest te 3000 dusz, to jest to alegoryczne to jest użycie. Tak? Alegoryczne? To dlaczego inny tłumacz przetłumaczył to jako osoby? Nie przetłumaczył tego jako duszę, jako, nie potraktował tego jako alegorię. Bo tak niektórzy pojmują, że te teksty, które czytamy jako duszę, że to jest alegoria. Jako ta dusza nieśmiertelna, odnosząca się do osoby żyjącej. Nie. To jest znowu filozofia jakaś. Tłumacze tłumaczą dosłownie duszę. Tu nie ma alegorii, bo inny tłumacz by też przetłumaczył, że to dusza, bo to jest alegoryczne określenie. Nie, tłumaczy osobę, bo chodzi o fizyczne, rzeczywiste osoby. Ludzi, których Stwórca nazywa duszą żyjącą. Też można tak to określić, dusza żywa. I Paweł w pewnym sensie pisał o tych podstawach w Hebrajczykach, ja tylko przeczytam, 6 rozdział, 1 i 2 werset. Stąd też pomijając podstawy nauki o Chrystusie, przystąpmy do spraw poważniejszych, byśmy nie zakładając nowego fundamentu, którym jest zerwanie z uczynkami martwymi, wiara w Boga, nauka dotycząca obmyć, wkładania rąk, zmartwychwstania umarłych czy sądu wiecznego. Bo nauka, czym jest dusza, kto to jest, to się wiąże ze zmartwychwstaniem umarłych.
To są fundamenty, podstawy. Później jeden z drugim czyta Księgę Objawienia. No tak, no tutaj w niebie wszyscy stoją. Tu jest opisane, że wszystko w niebie stoi. To sobie przeczytaj, ty, który tak mówisz, że tutaj jest napisane, że w niebie stoją, przeczytaj sobie pierwszy werset z Objawienia. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. W symbolice jest tam opisane to wszystko. Tam jest wszystko symboliczne. Oczywiście listy do zborów jako dosłowność, bo pierwotnie gdzieś spotkałem się z taką informacją, że pierwotnie listy do zborów w ogóle nie wchodziły w zwój Księgi Objawienia. No i właśnie, czy opowieść o Łazarzu jest oparta na prawdzie? Czy to jest opowiadanie jakieś kulturowe? Bo nie ma tego zwrotu, Jeszua nie używa, że to jest przypowieść. I niektórzy właśnie wywodzą z tego taki wniosek, no jak nie powiedział, że to jest przypowieść, to znaczy, że on tutaj naucza dosłownie. Ale przeczytajmy sobie tą przypowieść trochę w szerszym kontekście. Przeczytajmy Łukasza, 16 rozdział, ale od 14 wersetu. Bo Jeszua opowiada to w kontekście, czy do konkretnych osób, które mają konkretne zachowanie. I co tu chciał Jeszua nauczyć? Kogo chciał Jeszua nauczyć i co chciał nauczyć Jeszua? Co chciał powiedzieć tymi słowami? To się tutaj dowiemy, ale trzeba przeczytać to w szerszym kontekście, bo Jeszua tu nie uczy o nieśmiertelnej duszy. Bo wcześniejsze wersety mówią i ostatnie wersety mówią, że przeczytamy to. 14 werset. Chciwi grosza, faryzeusze, przysłuchiwali się temu wszystkiemu i wyśmiewali się z niego. I rzekł im, czyli Jeszua do tych faryzeuszy, to właśnie wy udajecie sprawiedliwych wobec ludzi, ale Bóg zna wasze serca, bo Bóg brzydzi się tym, co jest wyniosłe w człowieku. A dlaczego się brzydzi? Prawo i prorocy sięgają aż do Jana, a odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym i każdy usilnie się stara dostać do niego. Oni też, ci faryzeusze, na swój sposób, próbują się dostać do Królestwa Bożego. Zobaczmy, przeanalizujmy to chwilkę. To jest słowa poprzedzające tą opowieść o Łazarzu. 17 werset. Lecz prędzej niebo i ziemia przeminą, niż jedna kreska zniknie w prawie. Po co Jeszua to wprowadza? I teraz wprowadza następną myśl. Kto rozwodzi się z żoną i żeni się z inną, cudzołoży, kto żeni się z rozwiedzioną, cudzołoży. Bo oni starają się wejść do Królestwa Bożego, ale przekraczają Boże prawo. Chociażby tym, że rozwodzą się bezpodstawnie. Jeszcze się z niego śmieją. Udają, tak jak czytamy w 15 wersecie, udają sprawiedliwy wobec ludzi, ale Bóg zna wasze serca, bo Bóg brzydzi się tym, co jest wyniosłe w człowieku. Zobaczmy, co jest wyniosłe w człowieku. I teraz padają te słowa tego opowiadania. Był pewien człowiek bogaty, ubierał się w purpurę i bisior codziennie wystawnie ucztował. Wróćmy jeszcze do 15 wersetu. Bo Bóg brzydzi się tym, co jest wyniosłe w człowieku. Pewien bogaty człowiek ubierał się w purpurę, bisior i codziennie wystawnie ucztował, a pod jego drzwiami leżał ubogi, okryty wrzodami imieniem Łazarz. Chciał najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza, ale tylko psy przychodziły lizać jego wrzody. I umarł ubogi. I zwiastunowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i złożono go w grobie. I znosząc męki w otchłani, zobaczył w oddali Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał, ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca w wodzie i zwilżył mi język, bo bardzo cierpię w tym płomieniu. Widzimy, jak cierpi w płomieniu? A gdzie te cierpiące płomienie są? Platońskich filozofiach. Lecz Abraham powiedział, dziecko, przypomnij sobie,
żeś otrzymał dostatki już za życia, a Łazarz cierpiał wtedy niedostatek. A teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Nadto pomiędzy nami a wami istnieje wielka przepaść, aby ci, co by chcieli, nie mogli się przedostać stąd do was, ani też stamtąd do nas. Zatrzymajmy się na chwilę. Wróćmy do wersetu 16. Prawo i prorocy sięgają aż do Jana, a odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym i każdy usilnie się stara dostać do niego. Widzimy to, o czym Jeszua mówi? Do kogo mówi i o czym mówi? Jeszcze raz Łazarz, 26 werset. Nadto pomiędzy nami a wami istnieje wielka przepaść, aby ci, co by chcieli, nie mogli się przedostać stąd do was, ani też stamtąd do nas. Powiedział, wobec tego proszę cię, ojcze, abyś go posłał do mojego ojca, bo mam 5 braci, niech ich ostrzeże, aby i oni nie trafili na to miejsce męki. Abraham zaś na to, są ważne słowa, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. On rzekł, o nie, ojcze Abraham, jeśli by ktoś jednak z umarłych do nich przyszedł, to się nawrócą. Tak? Powiedział mu, jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to chociażby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. To jest pewna hiperbola, przerysowanie znaczenia, że jak ci, którzy się naśmiewają, faryzeusze, którzy starają się usilnie wejść do Królestwa Bożego, mieniąc się sprawiedliwymi, czyli powołują się na Mojżesza, na Abrahama, że są dziećmi Abrahama, znamy te wypowiedzi. Usilnie się starają, ale nie słuchają Mojżesza i proroków, którzy mówią o kim? O Mesjaszu. I oni też nie słuchają. Czy tu jest nauka o nieśmiertelnej duszy, o cierpiących mękach duszach w płomieniach, czy o tym, że są ludzie nieprawi, pobielane groby, oni na zewnątrz są święci i ich słowa tylko ich samych wybielają, ale wewnątrz, tak, ale wewnątrz są po prostu martwi, ubodzy. I nawet jakby ktoś z zmarłych przyszedł, to też nie usłuchają. Nic ich nie zmieni. Postępowania. Dlatego też tak można by powiedzieć, że nawet jakby ktoś z zmarłych wstał i powiedział, że nie ma życia po śmierci, to też by ci, którzy interpretują, że są męki wieczne, też by nie uwierzyli. Słowami naszego Pana. Tu chciałbym wprowadzić pewien pomost. To jest oczywiście w dużym skrócie temat, ale chciałem powiedzieć przede wszystkim jedną rzecz zasadniczą. Zacznijmy interpretować wszystkie inne teksty od miejsca, gdzie Bóg stwarza człowieka. I na tym chciałem się skupić, na tym fragmencie, że to jest podstawa. Bóg to tam określił, a wszystkie inne teksty muszą być zgodne z tym, bo tam jest początek. Tam się zaczyna myśl określona przez Stwórcę i wszystkie inne muszą być z nią zgodne, a nie na odwrót. I chciałem tutaj położyć pewien pomost z przyszłym tematem, w zasadzie dzisiejszym może tematem nawet, bo zaczniemy, chyba mamy czas, tak? Zrobimy trzecią część, tak troszeczkę nawiązując też do parszy, bo wyciągany jest idea Trójcy. Chcę połączyć ten życie duszy nieśmiertelnej, jakby przejść, bo parsza o tym mówi, że powołują się ludzie, że na trynitaryzm, przytaczając fragmenty z tej parszy pierwszej, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i później tam ten werset jest, że oni są echad, jednością. I że to pokazuje, jak
dwie czy trzy osoby jest Bóg, bo ludzie są stworzeni na obraz. I chciałem położyć taki mały pomościk między tym tematem a tamtym, bo wywodzona jest też doktryna trynitarna z 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset, tych budulców człowieka. To jest ten pomost, czyli z tego, co człowiek jest zbudowany, ja słyszałem doktrynę trynitarną, że tu jest potwierdzenie, że Bóg jest w trzech osobach. Ten werset 1 Tesaloniczan 5:23 w przekładzie poznańskim brzmi tak: a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęca, niech wasz duch i dusza i ciało bez najmniejszej skazy zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jehoszuę Chrystusa. Mamy tu ten zwrot, jakby pomost jest, bo tu jest to, co mówiłem wcześniej, czyli z czego się składa człowiek, ale tutaj ideolodzy trynitarny wyciągają z tego wersetu, że to jest potwierdzenie, że Bóg jest trzech, bo tu jest mowa o duchu jako jeden, o duszy jako dwa i ciało jako trzy, że tu jest mowa o Bogu trójjedynym. No ale tu nie ma mowy, po pierwsze, że tu jest mowa o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym. Tylko tu jest mowa o składowych człowieka. To jest pierwsza rzecz zasadnicza. Czy tego nie widzicie? Że tu nie ma o naturze, o substancji Stwórcy? Czy On jest w trzech, czy w innych osobach? Tylko tu jest o duch, dusza i ciało bez najmniejszej skazy zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Mesjasza, o naśladowcach tu jest mowa, nie o Bogu. A druga rzecz, ten werset jest bardzo źle przetłumaczony, bo to słowo na i, to słowo, co jest tłumaczone na i, czyli duch i dusza i ciało, to jest słowo greckie G2532. I to słowo greckie można przetłumaczyć do tego, więc, i, też, a, przecież, wszakże, zatem, ani, albo, owszem, tym, kędy, jednak, lecz, ale, tędy, potem, że, zaś, zasię, jeszcze, nadto, wprawdzie, już, albowiem, także, czyli, chociaż, bo, tak, iż, przeto, choć, który, przecz, co, aby, z, gdy, mówić, nad, gdyby, ponieważ, przez, do, żeby, na, ten, to, za, jako. I teraz ja nie dziwię się, że ten werset jest przetłumaczony tak, jak jest przetłumaczony, czyli jest z i, że ten greckie słowo najczęściej jest jako i tłumaczone, ale ten werset jest sprzeczny z tym, co Bóg stwarza człowieka. Jeżeli w tych możliwościach przetłumaczenia tego greckiego słowa zastanowimy się, żeby ten werset był zgodny z tym, co czytałem wcześniej, jak człowiek jest stworzony, czyli jest ciało, Bóg wtłacza tchnienie ducha i staje się duszą, to można ten werset w tych wariantach, co to słowo greckie dopuszcza, przetłumaczyć ten werset i posłuchajcie, jak on brzmi. Niech wasz duch, nadto dusza, przez ciało, bez najmniejszej skazy, zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Mesjasza. Duch, nadto dusza, więc ciało. Albo tedy, zasię, dusza, czyli duch, ale dusza ważniejsza, bo jest jako całość, przez ciało, bo ciało wykonuje wolę. To jest też ciało. Czyli dusza to masz, jest pełna, więc tutaj powinno być łącznie, więc ciało. Ale jaki to był spójnik, kaj czy inny? G2532 nie wziąłem, nie pamiętam. Kaj, no. Pewnie tak, ale tak jest to tłumaczone. Ja tylko używam tego sformułowania, które to słowo dopuszcza, i wasz duch zasię dusza, bo jako ważniejsze, przez ciało,
bez najmniejszych skaz został zachowany aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jeszua. To jest zgodne z tym, co Jakub mówi. Pokaż mi swoje uczynki i pokaż moją swoją wiarę bez uczynków. Ja Ci pokażę swoją wiarę przez uczynki, czyli przez ciało. Czyli zbawienie wychodzi przez ciało, bo robimy coś. Na przykład szabat świętujemy ciałem. Wyłączamy się z życia codziennego. Przychodzimy do Stwórcy, tak jak dzisiaj. Tak? Duch. Duchem jesteśmy, ale dusza, czyli całość, wszystko zostaną zachowane bez skazy. Przez ciało, bo ciałem to robimy, czyli też można powiedzieć całą duszą, całą sobą. I tu nie ma w tym w ogóle, jak to tak przetłumaczymy, platońskich jakichś filozofii. Jest to zgodne z tym, co Stwórca powiedział w Edenie już. I tu w ogóle nie ma mowy o jakiejś naturze Boga, że jest trzech, że tu jest o trzech mowa, to znaczy, że tu jest o naturze Boga. To już w ogóle jest filozofia wyższa, nieznana chyba, tylko niektórym znana ta filozofia jest. To jest wyrwanie całkowite z kontekstu, jeżeli ktoś by tutaj się doszukiwał istoty Boga. No ale ja tak to usłyszałem, ja sobie to zapisałem, bo swoim uszom nie wierzę. Po prostu zapisałem sobie ten werset, później wnikałem w grekę i stwierdziłem, że nawet ten dogmat tutaj, że duch, dusza i ciało, że to są jakieś osobne czynniki, że tu jest nawet błędnie, to można też inaczej to przetłumaczyć, zgodnie z tym, co jest w tekstach hebrajskich napisane. Dobrze, zrobimy przerwę, do której byśmy, do 16.30? Tak. Do 16.30 zrobimy przerwę i... 40. Dobrze, to do 16.40 zróbmy przerwę. Ja tylko zacznę też nawiązując do parszy, bo też właśnie tak jak powiedziałem, ten jeden fragment jest podkreślany jako tu jest o Trójcy, o naturze Boga powiedziane. Dlatego też to jest cały czas w duchu tej parszy, w myśl parszy nawiązanie do tych tematów, dosyć głębokich, ale no nie da się w 30 minut, czy tam 50 minut, czy w godzinę omówić. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że tam jest, w Edenie jest podstawa. To, co Paweł pisał, tam są podstawy. Tamto jest kluczem do otwierania tych drzwi, a nie odwrotnie. Bo ci, co interpretują te teksty greckie, to tak jak Jeszua powiedział, że wchodzą do owczarni tam boczkiem, włamują się przez jakieś okna zakratowane i tak dalej. Nie wchodzą głównymi drzwiami, bo główne drzwi tam są. Tam jest wykładnia tego wszystkiego. Dobrze, ale to później trochę o tej doktrynie trynitarnej, a za tydzień też rozwinięcie trochę tematu w innej kontekście. A to później. 16.40. Zapraszam.